Panie marszałku, Wysoka Izbo, dlaczego Polska nie poparła w 100% bez zawoalowania stanowiska Czech i Słowacji, które zdecydowanie przeciwstawiły się narzucaniu nam bezwzględnych kwot uchodźców, a tak naprawdę emigrantów, których mamy przyjąć na swoim terytorium. Stanowisko Polski tutaj jest niejasne, zawoalowane, to jest takie, powiedziałabym, stawianie Panu Bogu świeczki i diabłu ogarka. Dlaczego tutaj nie ma jednoznaczności i stanowczości w tej sprawie? I na co się tak naprawdę zgodziliście? Kolejna kwestia. Czy ktoś wytłumaczył ze strony polskiej panu Junckerowi to, że olbrzymia emigracja Polaków na zachód Europy, a także do Stanów Zjednoczonych i do innych państw emigrantów, których mamy przyjąć na swoim terytorium. Stanowisko Polski tutaj jest niejasne, zawoalowane, to jest takie, powiedziałabym, stawianie Panu Bogu świeczki i diabłu ogarka. Dlaczego tutaj nie ma jednoznaczności i stanowczości w tej sprawie? I na co się tak naprawdę zgodziliście? Kolejna kwestia. Czy ktoś wytłumaczył ze strony polskiej panu Junckerowi to, że olbrzymia emigracja Polaków na zachód Europy, a także do Stanów Zjednoczonych i do innych państw była spowodowana tak naprawdę zdradą ze strony Zachodu, zdradą Polski, która się dokonała jeszcze w czasie II wojny światowej i tuż po II wojnie światowej. Dlaczego nikt panu Junckerowi nie przypomniał tych oczywistych faktów historycznych? Dziękuję.